Antropolodzy od kilkunastu lat zmagają się z odkryciem znajdującej się na granicy egipskiej tzw. jaskini Bestii. Malunki naskalne odnalezione tam w 2002 roku mogą mieć aż 8000 lat. Znajdują się tam odbitki rąk, które wskazują, że ornamenty mogły nie zostać wykonane ręką człowieka. Eksperci natknęli się na niewielkie odciski dłoni, których badania wskazują, że nie zostały one wykonane przez ludzi, ale raczej należą do malutkich gadzich istot. Jaskinia Bestii jest badana od lat. Rysunki naskalne i odbitki rąk są jednak historycznym problemem. Zaskakujący jest szczególnie kształt małych rąk, które są znacznie mniejsze nawet niż ręce dzieci, a ich palce są zbyt długie jak na przedstawicieli gatunku Homo sapiens. Naukowcy dokonali bowiem specjalnych pomiarów i porównano je do śladów, jakie mogliby zostawić ludzie. Skoro to nie pozostałości bytności naszych przodków, to w takim razie kogo? Otóż wiele wskazuje na to, że mogły one zostać stworzone przez gady. Przynajmniej do takich wniosków doszła badaczka Emmanuelle Honore z McDonald Institute for Archaeological Research. Jej zdaniem odciski zostały wykonane za pomocą kończyn maleńkich krokodyli i jaszczurek. Jednak Honore nie potrafi powiedzieć, dlaczego ktoś miałby robić coś takiego. Trudno odgadnąć, dlaczego jakakolwiek cywilizacja chciałaby używać do ornamentów nóg zwierząt odciskanych na ścianach jaskiń. Te odciski palców są bardzo ciekawe, ale inne przedstawione dane są o wiele bardziej interesujące. Po bliższym przyjrzeniu się kilku obrazom naskalnym można wykazać, że oprócz wielu różnych gatunków człowieka, są tam również wizerunki stworzeń wyglądających jak humanoidalne gady, czyli według dzisiejszej nomenklatury reptilianie. Na ścianach mamy trzy rodzaje postaci. Dwa z nich to różne gatunki człowieka, ale są tam też wizerunki jaszczuropodobnych istot, czyli tzw. reptilian lub reptoidów, czyli hybryd gadów i humanoidów. Zwolennicy teorii postulującej ich istnienie od dawna twierdzą, że te gadzie stworzenia żyją gdzieś we wnętrzu Ziemi. W tym przypadku mamy jednak poszlakę, że w neolicie istoty te funkcjonowały na powierzchni razem z ludźmi. Warto zaznaczyć, że 8000 lat temu obszar zajmowany dzisiaj przez Saharę był zamieszkiwany. Wynikało to z tego, że tamtejszy klimat był wtedy znacznie bardziej wilgotny, co sprzyjało podtrzymaniu życia organizmów żywych. Jakkolwiek absurdalnie brzmi to, że w jaskini sprzed 10000 lat znajdują się reptyliańskie pamiątki, stanowi to ważne świadectwo historyczne dokumentujące przeszłość tych ziem.